Benjamin Bilze i jego orkiestra. Dwieście lat temu w naszym mieście urodził się Benjamin Bilze, wybitny dyrygent, muzyk i kompozytor. Z tej okazji rok bieżący został ogłoszony w Legnicy rokiem Benjamina Bilzego. Nasz bohater przyszedł na świat 17 sierpnia 1816 roku w gospodzie Zum Schwarzkretscham, prowadzonej przez jego ojca Gottlieba Benjamina Bilze. Dom ten znajdował się przy obecnej ulicy Głogowskiej 32, tuż za mostem na Czarnej Wodzie. Chłopiec został ochrzczony w kościele Marii Panny, co zostało odnotowane w zachowanej do dziś księdze metrykalnej. Benjamin już od młodzieńczych lat okazywał duże zainteresowanie muzyką. Dlatego w wieku 14 lat rozpoczął naukę u ówczesnego muzyka miejskiego Ernsta Friedricha Scholza. W tym czasie młody muzyk musiał opanować grę na skrzypcach oraz na wielu innych instrumentach. Podczas nauki Bilze wraz ze swoim nauczycielem grał na różnych uroczystościach miejskich oraz koncertach organizowanych w piwnicy ratuszowej. Dzięki wsparciu finansowemu legnickiego kupca Baumgarta dalszą naukę młody Benjamin Bilze kontynuował w Wiedniu. Tam studiował dyrygenturę i doskonalił grę na skrzypcach pod kierunkiem znanego wirtuoza Józefa Byma. Występował także jako pierwszy skrzypek w orkiestrze Johanna Strausa. Po powrocie do Legnicy w 1842 roku Benjamin Bilze objął posadę dyrygenta miejskiej orkiestry. Rozpoczął też współpracę z organistą i kantorem w kościele Piotra i Pawła Friedrichem Wilhelmem Trzirchem. Wspólnie stworzyli silny i ambitny zespół muzyczny, współpracujący z solistami i chórami. W Legnicy Bilze skompletował pełną i wyszkoloną przez siebie orkiestrę, która raczyła legniczan cyklami koncertów muzyki popularnej, ale także oratoryjno-kantatowej i symfonicznej. Odbywały się one przeważnie w Domu Strzeleckim, nowo wybudowanym Teatrze Miejskim, czy na scenie położonego nad Młynówką zakładu kąpielowego Badehaus. Legnicka orkiestra, mająca w swoim repertuarze różnorodne utwory, stawała się coraz sławniejsza. Jej oryginalny styl, wysoki poziom wykonawczy oraz dbałość o właściwe brzmienie zaowocowało licznymi zaproszeniami. Artystyczne podróże ułatwiła rozwijająca się od lat 40. XIX wieku sieć połączeń kolejowych, dzięki czemu orkiestra Bilzego stała się bardziej mobilna i o jej zaletach mogli przekonać się słuchacze wielu europejskich miast. Częstym kierunkiem obieranym przez legnicką orkiestrę była Warszawa, gdzie jej muzycy wielokrotnie koncertowali w Dolinie Szwajcarskiej. Podczas swoich 8 kilkumiesięcznych pobytów, które miały miejsce pomiędzy 1857 a 1878 rokiem, muzycy Bilzego wzbudzali szczególny entuzjazm wśród warszawskiej publiczności. Niezmiennie gorąco przyjmowane prezentacje muzyczne zespołu przyczyniły się do powstania swoistego fenomenu społeczno-kulturalnego, jakim byli bilziści, czyli miłośnicy i entuzjaści muzyki Bilzego. Szczególne emocje wzbudzało wykonanie polskich utworów patriotycznych, które znajdowały się w repertuarze legnickich artystów. W czasie, gdy w 1872 roku Bilze koncertował w Warszawie, jego pobyt zbiegł się ze śmiercią Stanisława Moniuszki. Podczas pogrzebu dawna legnicka orkiestra zagrała marsza żałobnego Chopina. Częsta nieobecność Bilzego w Legnicy wywoływała niezadowolenie magistratu. W 1865 roku, mimo usilnych próśb dyrygenta, nie udzielono mu urlopu, podczas którego planował tournée do Lipska. Fakt ten stał się dla Bilzego wystarczającym powodem do zerwania współpracy z miastem i przeprowadzki do Berlina.
Szeroki rozgłos muzyką Legnickiej Orkiestry przyniósł wyjazd artystyczny na wystawę światową w Paryżu w 1867 roku, gdzie dzień w dzień przez 3,5 miesiąca Bilze dawał niesamowite koncerty w słynnym Cercle, pawilonie wystawowym w kształcie obręczy na Polu Marsowym. Przez następne lata, aż do 1885 roku, Benjamin Bilze związany był z Francem Medingiem, właścicielem domu koncertowego w Berlinie, który w tym czasie stanowił jedno z centrów życia muzycznego stolicy Niemiec. Tylko tam dał ponad 3,5 tysiąca koncertów, a przecież w tym czasie nadal i niezmordowanie odbywał wraz ze swą orkiestrą liczne tournée po dziesiątkach miast i stolic europejskich. Liczba berlińskich koncertów u Bilzego ugruntowała jego legendarną popularność, której nie mógł po nim osiągnąć już żaden z dyrygentów. Pomnik literacki koncertom Bilzego w Berlinie i wieczorkom zaręczynowym, które odbywały się w czwartki w domu koncertowym przy Leipziger Strasse, wystawił Julius Stinde, autor powieści Rodzina Buchholz. W 1944 roku książka została zekranizowana. Dzięki temu możemy poczuć choć na chwilę atmosferę występów legnickiego dyrygenta. Przez orkiestrę Bilzego zarówno w legnickim, jak i berlińskim okresie przewinęło się dziesiątki muzyków. Zespół współpracował z wieloma znanymi kompozytorami i solistami. Wśród nich znaleźli się Robert Radecke, Józef Gungl, Eugen Isai, Józef Joachim czy Adel Meider. Bilze w wieku 70 lat powrócił na stałe do swego rodzinnego miasta. Zamieszkał w domu przy ulicy Złotoryjskiej. Tutaj też zmarł 13 lipca 1902 roku. Jeszcze za jego życia imieniem Bilzego nazwano jedną z ulic i reprezentacyjny plac w mieście. Współcześni zaliczali Bilzego do największych dyrygentów tamtych czasów. Członkowie jego orkiestry stworzyli trzon powstającej Filharmonii Berlińskiej. Ten wybitny legniczanin pozostawił po sobie bogatą spuściznę w postaci ponad 40 kompozycji, które ukazały się drukiem w Berlinie, a także w Anglii i Francji. Popyt na nie był tak wielki, że prawie wszystkie zostały opracowane dla użytku domowego na pianino, na dwie lub cztery ręce oraz na pianino i skrzypce. Popularność utworów Bilzego ugruntowały także ich nagrania, zapisywane w kolejnych systemach rejestracji dźwięku. Duża część kompozycji Bilzego została poświęcona osobistościom, które znał lub podziwiał. Wiele utworów skomponował na specjalne okazje, jak otwarcie linii kolejowej łączącej Legnicę z Wrocławiem w 1844 roku. Więcej takich przykładów znajdziecie Państwo na wystawie, do której zwiedzenia teraz zapraszamy.